co to jest zdrowy relaks i komu jest on potrzebny? Zdrowy relaks to higiena dla naszego ciała i dla umysłu. Jest potrzebny każdemu po to, aby organizm mógł się regenerować. Jeśli chcemy, aby w naszym życiu wszystko układało się pomyślnie, zadbajmy o to, aby była w nim równowaga pomiędzy działaniem, aktywnością, kreowaniem, realizowaniem, a brakiem aktywności, odpoczynkiem, czyli stanem relaksu. Kiedy regularnie praktykujemy relaksację lub poddajemy się masażom relaksacyjnym, nasze mięśnie są rozluźnione, oddech staje się wolniejszy, czujemy spokój, możemy wtedy oczyścić umysł ze wszystkich niepotrzebnych myśli. Możemy usłyszeć wszystkie te miejsca w ciele, które wołają do nas w postaci różnego rodzaju dolegliwości, czy to bólowych, czy też innych dolegliwości. Możemy usłyszeć siebie, czego my tak naprawdę chcemy. Kiedy praktykujemy relaksację, lepiej radzimy sobie w sytuacjach stresowych. Jesteśmy bardziej kreatywni. Szybciej znajdujemy rozwiązania dla naszych problemów. Mamy lepsze relacje z ludźmi i czujemy się lekko. Są różne formy relaksu. Ja polecam i zapraszam na masaże relaksacyjne, reiki, jogę, techniki oddechowe i relaksacyjne i akupunkturę. Zdrowy relaks.